niesłychanie brutalną stroną naszego życia, która się dokonuje poza fleszami, poza ekranami, poza kamerami, a jest masową praktyką. Druga rzecz to jest konieczność uświadomienia nam wszystkim o tej rzeczywistości i w aspekcie społecznym, i w aspekcie medycznym. Jest bardzo dobrym zjawiskiem teraz, że młode pokolenie lekarzy coraz częściej odmawia wykonywania zabiegów aborcyjnych. Technika tych zabiegów jest znana, opisana w każdym podręczniku położnictwa i jest używana nie tylko w złych celach, ale również w dobrych, w takich przypadkach, gdzie dziecko umiera samoistnie w łonie matki, w różnym czasie ciąży, czy też dochodzi do spontanicznego poronienia, które trzeba później kończyć, jeśli chodzi właśnie o przywrócenie warunków fizjologicznych. Natomiast jak wiele rzeczy w naszym życiu mamy taką ambiwalencję, prawda? Ja często posługuję się na katechezie porównaniem do noża, który można używać w kuchni, ale można też po prostu nożem zabić. To wszystko zależy właśnie od naszych wyborów. I tu jest bardzo dramatyczny wybór i bardzo fundamentalny jednocześnie między wyborem pro-life i wyborem pro-choice. Mówiłem o tym do księży biskupów 25 sierpnia na zebraniu w Nasnej Górze. Ten tekst został upubliczniony, jest dostępny w internecie i on w skrócie ukazuje również ten dramatyczny wybór za życiem lub za śmiercią. A więc widzieliśmy, słyszeliśmy, widzimy tych, którzy opowiedzieli się za życiem i za to płacą swoim życiem. I znajdują się na tej linii autentycznego chrześcijaństwa, autentycznych uczniów Jezusa Chrystusa, który też przeciw śmierci zapłacił własnym życiem. Thank you very much, Mary Wagner. I'm very happy to see you. I'm very happy to meet you. I'm very happy to contact you and hear you soon. Thank you very much. Arcybiskup Henryk Mazur był swoim patronatem spotkania z Mary Wagner. Jak dzisiaj słyszeliśmy ci z Państwa, którzy byli w kościele, o chodzeniu po wężach, o pasterzach, którzy są na to wezwani, to właśnie myślę, że mamy takiego pasterza, który potrafi chodzić po wężach. Proszę Państwa, Grzegorz Braun chciał jeszcze słowo do nas powiedzieć o filmie. Jak znam życie, większość pytań będzie do Mary, ale tak? Cóż, także bardzo proszę o słowo jeszcze o filmie, bo to pewnie masz wiele ciekawych historii do powiedzenia. Przed projekcji opowiedziałem to, co najważniejsze, że to jest prywatna inicjatywa. Wymieniłem producenta Pawła Kurca, naszego rodaka z Anglii, a teraz skorzystam z tej okazji, powiem jeszcze o naszych rodakach w Toronto, w Kanadzie. W filmie taka informacja pada, że byli oni nadreprezentatywnie, statystycznie obecni na procesie, na kolejnych rozprawach. I to jest, myślę, ważna dla nas wszystkich wiadomość, dlatego że my tutaj w kraju możemy sobie czasem nie zdawać sprawy z tego, że ciągle jeszcze coś możemy znaczyć, że ciągle jeszcze dla świata może mieć znaczenie to, że Polacy nie całkiem upadli na duchu,
że nie całkiem im się przewróciło w głowach i w sercach. I nawet jeśli tutaj zdaje nam się czasem, że nasz stan jest bardzo opłakany i nędzny, to tak w Kanadzie widać, no, że może być gorzej. Ze strony Kanadyjczyków, prowajferów, szereg razy spotkaliśmy się tam my, ekipa filmowa, z wyrazami sympatii i takiej nadziei, że to Polska w jakiś sposób zaważy na szali dziejowej. Ja oczywiście nie wyprowadzałem z błędów i nie rozbierałem tych nadziei. No, myślę, że to jest dla nas jakieś wyzwanie i zadanie być może. Oni tam mówią, ci Kanadyjczycy mówią, u nas w Ludowej Republice Kanady, zobaczcie, takie rzeczy się dzieją. No więc być może trzeba tak na to spojrzeć, że jakkolwiek by nie było źle, nie będzie innego czasu, nie będzie innego miejsca, żeby się wyraźnie opowiedzieć w tej sprawie, żeby wyraźnie stanąć po stronie tych najsłabszych, którzy nie mogą się w żaden sposób bronić i naszej pomocy potrzebują. Proszę Państwa, tak, chcieliśmy podziękować, żeby zadać pierwsze pytanie. W filmie jest bardzo wyraźny polski ślad. Tragiczny i chwalebny. I chciałem zapytać, co na ten temat mogłabyś dodać jeszcze po filmie? Jak odczytujesz tą polską ścieżkę w tej historii kanadyjskiej? I druga rzecz, jak ten horror zatrzymać? Jak zatrzymać piekło aborcji? Tyranny, and by the grace of God and trusting in Him, you did what was said to be impossible by heads of state throughout the world and kings. You showed that God, with God, nothing is impossible. So maybe God is asking you, not that He's not asking the rest of us as well, but maybe He's asking you to stand up again or continue standing faithfully for what is true, because you are people, a nation of those entrusted with the Catholic faith. In Canada, we are very multicultural now, though we have a Catholic foundation that's not there. We have a small, fervent group of people, but there's certainly a great army, so continue being faithful. And we've been encouraged, I've been encouraged. Linda Gibbons, who is in jail right now, our great-grandmother, has been greatly encouraged by your history. She knows much more than I do. I wish she were here. Please pray for her. So continue. You taught us not to be bullied, so please continue to be strong in the faith. Thank you. Więc wydaje mi się, że to świadectwo Polaków w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, kiedy stawaliście przeciwko tyranii, zjednoczeni wokół wiary, ta wiara była waszą główną motywacją. Oczywiście łaska Boża tutaj odegrała ogromną rolę w sytuacji, gdy wszyscy możni tego świata de facto twierdzili, że komunizm jest nieuchronnym zjawiskiem historii, że nie widać tak naprawdę jego końca. A z waszą wiarą, z waszą determinacją udało się, ponieważ ta rewolucja rozpoczęła się właśnie w Polsce, więc być może teraz Pan Bóg jakby na nowo was wzywa, wzywa oczywiście cały świat, a może w sposób szczególny Polaków z tego względu, że święta wiara katolicka jest poniekąd waszym DNA, waszym krwiobiegu, to jest wasz kod kulturowy. W Kanadzie, która owszem, również ma chrześcijańskie podstawy ze względu na to, że jesteśmy obecnie bardzo multikulturalnym społeczeństwem i pewne zasady, które budowały naszą tożsamość narodową czy naszą państwowość, gdzieś tam zostały zmarginalizowane. Istnieją takie wysepki, mocne, ale jednak wysepki. I wiem na przykład, rozmawiając z Lindą Gibbons, która również jest obecnie w więzieniu, ona twierdziła tak samo jak ja, że to wsparcie z Polski, że przykład Polski pomagał jej w przezwyciężaniu tych trudów, które były związane właśnie z konsekwencjami prawnymi, jakże niesłusznymi, ale jednak konsekwencjami w walce o obronę najbardziej bezbronnych istot ludzkich.
Jeszcze było drugie pytanie, przepraszam, to zawsze. Dziękuję bardzo. Może jeszcze zanim do tego drugiego pytania się odniosę, to parę słów na temat tej sytuacji cywilizacyjnej. Bo Polska cywilizacyjnie jest, no, mówiąc nieprecyzyjnie, częścią Zachodu. Przez niemal 50 lat byliśmy pod bolszewicką okupacją. Kiedy z tej bolszewickiej okupacji udało się wyzwolić, to okazało się, że bolszewicy rządzą w wielu krajach Zachodu. Mamy taką sytuację, że można się dostać pod panowanie bolszewików nie tylko poprzez siłę militarną, ale innymi środkami. Tak? Ta walka cywilizacyjna się toczy też może przede wszystkim w krajach Zachodu takimi miękkimi środkami. Zniechęcenie, miękkie represje, na filmie było o tym, zwalnianiu z pracy, tworzeniu niejasnych praw, wprowadzaniu praw, które pozwalają na zabijać bezbronnych. I odpowiadając, czyli zniewolenie może nastąpić nie tylko przez to, że wkracza Armia Czerwona i, no i każdy, kto się sprzeciwi, dostanie kulę w łeb. Ale może się, tak jak widzimy, to na przykładzie Kanady dokonać inaczej, zniewolenie umysłu. I to jest właśnie, to jest odpowiedź na czyli diagnoza tej sytuacji, z którą mamy obecnie również w Polsce. Tak? No bo nikt do nas nie strzela, przynajmniej na razie. Ale żeby dać świadectwo tego na przykład, że ludzi się nie zabija, no to już zaczynają się pewne problemy, tak? Mary, która dała jasne świadectwo, trafiła na 2 lata do więzienia za to, że dała różne. W Polsce na razie trafiamy co najwyżej do aresztu krótkotrwałego, ale jeśli przyjrzymy się sytuacji w Kanadzie w ostatnich dziesiątkach lat, to też nie było tak od razu, prawda? To jest proces, który postępuje. I musi być świadomi tego, że tak będzie również u nas. I im później zaczniemy kontrakcję, tym będzie gorzej. Tak? Im wcześniej staniemy do tej walki cywilizacyjnej, na jakim polu i w jaki sposób ta walka cywilizacyjna się dokonuje. Polem są umysły ludzkie. Także trzeba odtruć umysły ludzkie zatrute, no głównie przez mediów. Przy pomocy prawa. Różne są metody, tak? Takie mocne świadectwo, jak Mary daje. My w Polsce robimy wystawy i pikiety antyaborcyjne, pokazując prawdę o aborcji. Mieliśmy już 9 procesów wygraliśmy, trwają następne. Pieniądze, media, większość klasy politycznej jest po stronie przeciwnika. Co jest naszą siłą? No naszą siłą są ludzie, Polacy, którzy potrafią odróżnić dobrą od zła i chodzi o to, żeby byli aktywni. Tak, żebyśmy mogli tą wojnę cywilizacyjną wygrać. Także to nie wystarczy wiedzieć, bo w Polsce jest znacznie więcej, tak mi się wydaje, ludzi niż w Kanadzie, którzy potrafią jeszcze rozróżnić dobro od zła dzięki nauczaniu Kościoła, Ferry o tym mówiłem. Tylko chodzi o to, żebyśmy nie byli bierni. Jeszcze przechodząc do narzędzi w tej walce,
Film Grzegorza Brauna to jest fantastyczna broń po prostu. To jest wspaniała broń w tej wojnie cywilizacyjnej. To co przed dwoma, trzema dziesiątkami lat zrobił niemy krzyk Bernarda Nathansona, to może zrobić film Grzegorza Brauna, Także ja zachęcam wszystkich do tego, żeby polecać przyjaciołom, znajomym ten film. Będzie okazja przy wyjściu popatrzeć się w płytki. To jest naprawdę mocna broń. Dzięki serdecznie, proszę Państwa. Moje nazwisko Krzysztof Skorzelski, jestem słuchaczem Radia Warszawa. Bardzo się cieszę, że Pani przyjechała do Polski, do takiego kraju, że tak powiem, no, z długoletnią tradycją, znającą różne tematy, a w szczególności ten temat, który Pani, moi reżyserowie, Pan i koledzy poruszyli, który jest poruszany też na całym świecie i w Polsce jest aktualny cały czas. Prosimy o pytanie. Chciałem zapytać się Pani, to znaczy Pan tutaj powiedział ostatnio, że największą właśnie taką bronią są środki masowego przekazu, jak radio, prasa, telewizja. Gdyby takie filmy były puszczane, gdyby takie filmy były reklamowane, jak tutaj obejrzeliśmy tutaj wszyscy na tej sali, na pewno by taki system nie było na świecie, jakie są obecne tutaj pokazywane, które Pani przeżyła na pewno w innej ziemi. A więc to tylko jest jedyna broń. Trudno jest tak tam wyjść Polakom, jak w Kanadzie, to wszystko. A więc jak to tak powiedzieć ogólnie, że jedyną broń, żeby rozszerzać to, co jest to propagowane nam w Kanadzie i u nas. The way you act, the things you do, it's the way you're an ordinary Christian follower. Pan zadał pytanie, czy świadectwo, jakie daje Mary, czyli jej postępowanie, jest właśnie, powinno być takim typową ścieżką chrześcijanina. I do. Thank you for the question. I do believe that. Having said that, I've learned from Saint Therese, the little flower Saint Therese of Lisieux, that it's about loving God and being faithful to Him in the little way. So some people might see, oh, you've done all this time in jail, but the secret is to be faithful to God in the present moment, and it makes it a lot easier. So I do think it's. God has given me a grace to certainly see the reality of what happens to a child in abortion and many other graces to have nurtured my faith. But I don't see myself as anything out of the ordinary, and I believe it is simply a response to loving Jesus in those abandoned. And, tak, wzorując się na duchowości świętej Tereski z Lisieux, która twierdziła właśnie, że małymi kroczkami, tak zwana słynna mała droga, tak, do Pana Boga, gdzie codziennie wiernie wypełniamy nasze obowiązki stanu, nasze obowiązki chrześcijańskie. Czasami nie patrząc tak od razu perspektywicznie, tak jak w moim przypadku, że spędziłem tyle lat, czy tyle miesięcy w więzieniu i wobec tego mam jakiś szczególny status. Nie, wydaje mi się, że to jest właśnie zwyczajne wypełnianie obowiązków chrześcijańskich. Patrzenie właśnie na te małe aspekty, które pojawiają się w naszej codzienności i wierne wypełnianie tych obowiązków. W moim przypadku wydaje się to być właśnie takie szczególne powołanie do obecności przy tych, którzy tego najbardziej potrzebują, do tych najbardziej ubogich, najmniejszych istot ludzkich, które są zagrożone śmiercią. Proszę bardzo. Mam pytanie, czy okna życia istnieją w Kanadzie? Is there also other places in Poland? Okay. In Canada, I haven't heard of anything like that. It would probably be a good idea. Sometimes women will give birth at the hospital and just walk away from their children. That happens too. But it would be a good idea. Thank you. Wiem, że takie okna są w Polsce, natomiast nie wiem nic o ich istnieniu w Kanadzie.
Natomiast znane są przypadki, kiedy kobiety rodzą dzieci i zwyczajnie opuszczają szpital. Więc na pewno byłby to dobry pomysł do rozważenia, do implementacji w Kanadzie. Jak wygląda, czy jest wychowanie seksualne? Bo w Polsce jest typu A, czyli do życia w rodzinie. Jak to jest w Kanadzie? Destructive way in the public schools for probably 30 years. I was a very young girl when the principal of a school, who was a good friend of my parents, he was not Catholic at the time, he was asked to bring in this sex education program. And he saw just on a human level that it was not a good idea for the students, so he refused to have it in his school. And they told him, well, if you don't bring it in, then you're going to have to find other work. So he said, I guess I'm going to find other work because I don't believe it's good for the children. And he started his own private school. It's flourishing today, even though he was a young father at the time and risked a lot. W szkołach publicznych w Kanadzie jest obligatoryjna, moralnie podejrzana seks edukacja, więc można by powiedzieć destrukcyjna. Ja znam taki przypadek pewnego dyrektora szkoły zaprzyjaźnionego z moją rodziną, któremu kilka lat temu powiedziano, że ma wprowadzić właśnie w szkole publicznej, kiedy był dyrektorem, właśnie nowy program seks edukacji. On odmówił, jeszcze wtedy nie był katolikiem, ale ze względów czysto po prostu moralnych, można by powiedzieć ludzkich, widząc jakby perwersję i uprzedliwość tego, co chciałem serwować tym dzieciom, powiedział, że tego nie wprowadzi, no i kurator mi powiedział, że pani prowadzi, to straci pracę. Powiedział, to wolę stracić pracę. I od tamtego czasu założył bardzo dobrze funkcjonującą, prosperującą, prywatną, własną szkołę. To, że w prawie kanadyjskim nie budzi wątpliwości ten moment rozpoczęcia życia ludzkiego, to znaczy od momentu, kiedy dziecko przychodzi na świat. Czy ten fakt budzi sprzeciw tej rzeczy, to znaczy tak wielka interpretacja prawa? Dziękuję bardzo. Great comfort with the status quo, so there is not the outrage that you would think. And even if people have accepted abortion, which many have as a status quo, you would think that with Linda Gibbons' case, people would still be concerned about the liberties such as freedom of speech, freedom of expression. Linda has been arrested dozens of times for standing on a public sidewalk with a sign, public space. And there's no outcry from those who might even say that they're pro-choice, but still believe in the right to say what you believe and express yourself in a normal way. Więc wynika to jakby z takiej apatii połączonej z konformizmem niestety społeczeństwa kanadyjskiego czy Kanadyjczyków, którzy wykazują się sporą dozą hipokryzji, bo na przykład Linda Gibbons, która stoi z transparentem na publicznym chodniku, jest z tego powodu aresztowana systematycznie. Nikt nie zadaje sobie pytania właśnie, ci, którzy twierdzą, że są pro-choice, czyli za wyborem, że ona akurat podejmuje taki wybór, czyli generalnie rzecz ujmując, można powiedzieć, że boją się dyskusji. Z tego względu, że osoba, która tak naprawdę nic złego nie czyni, tylko przypomina o podstawowych prawdach, jest więziona. Więc there is a video that was posted on the internet of Linda Gibbons' last arrest. And it's a long video footage of her just walking back and forth on the sidewalk with her sign, with five or so police officers huddling, talking amongst themselves. And then there's a passerby, and nobody knows who he was. He just was a man in the neighborhood. And Linda told me that he was talking to the police, well, why are you interrogating this woman? She's just holding a sign. And he wanted an answer because he wasn't getting an answer. And so they eventually threatened to arrest him if he wouldn't walk away. And you can see this perfectly normal fellow who's just getting a little bit irritated, but eventually he walks away. So the people are walking by, driving by, it's a busy street, and you can see for yourself the apathy. Więc ta apatia na przykład można już ilustrować na takim przykładzie, gdy Linda Gibbons właśnie
chodziła, czy stała z tym transparentem, niedaleko nadzorowali sytuację. Pięciu policjantów stały, przyglądało się, co ona robi. No i przeszedł sobie zwykły, szary człowiek i zwrócił uwagę, że oni się jej przyglądają coś blisko. Podszedł do tych policjantów i pytała się, o co tam chodzi, przecież on tylko stoi z transparentem. No i okazuje się, że policjanci tak się zirytowali, że grozili, że tego człowieka zaresztują, jeśli nie przestanie im przeszkadzać wizji lokalnej, można by tak powiedzieć. Więc no, totalna jego schizofrenia, tak? W ogóle całkowite odwrócenie wartości i sensu jakby posługi też jako policjantów. Czy między młodym kobietą, uczniem być inspira i chce iść ślad za tobą? A drugie pytanie, czy te słowa sędziego odebrałaś jako personalne prześladowanie chrześcijan? Jak wspomniałam przed spotkaniem kilka tygodni temu, właśnie wróciłam z Toronto. Byłam świadkiem narodzin wcześniaka, 8-miesięcznego i mojej rodziny. Dziękuję Bogu, że musiał robić je pomyśle, co mogło się z nim stać, jak obejrzałam ten film. Bardzo dziękuję panu Przewodniczącemu. Czy te słowa sędziego, które mnie odebrała jako personalne prześladowanie chrześcijan? Bardzo Thank you so much, may I also much correspondence from people and among them, college groups, university groups. As far as actually people considering being with Linda and I and continuing, not yet, but I pray for that. Owszem, są różne grupy, można powiedzieć, w tym młode kobiety, które wspierają mnie i Lindę po naszej pracy. Korespondencja staje się coraz większa. I mówię, tutaj jest duże zróżnicowanie, również obecność jak najbardziej młodych, zatroskanych, w życie narodzonych dzieci. In the context of a great outpouring of anger, which apparently is unusual for him, according to the guards who see him in court. I also was appearing before him for the third time, so he was getting tired, they were pushing me the first time. I don't know what happened there, it was out of character apparently. He said that if you think you have the right to go in and do what you did, then you are wrong and your God is wrong. Ja już trzy razy miałem do czynienia z tym samym sędzią i wydaje się, że w tej sytuacji popadł jakąś taką frustrację, ponieważ nawet strażnicy sądu mówili, że to było nadzwyczajne zachowanie nawet dla niego, on raczej jest opanowanym człowiekiem i właśnie w ten sposób odniósł się do mnie, że jeśli myślisz, że to, co ty zrobiłaś, jest czymś słusznym, to nie dość, że tylko ty jesteś w błędzie, ale twój Bóg jest w błędzie. Tell us about a few most beautiful moments of your life. Okay. Yes, the most beautiful moments when you think of your life. In your experience. Charles pytał o jedne najpiękniejsze doświadczenia Mary podczas jej właśnie barki na rzecz nienarodzonej. It's hard to speak off the top of my head. I think to reflect on that a little bit, but in jail, it's beautiful prayer, really, because so often it's with women who are asking to pray, and though sometimes they're asking because they have court the next day and they want to get out of jail, there's also the reality that they're seeking God, and the jail is really fertile ground for the Holy Spirit, so it's beautiful. In that, I've had many beautiful experiences in prayer. Właśnie szczególnie w więzieniu można tego bardziej doświadczyć. Wiele kobiet zgłaszało się do nas taką prostą prośbę o wspólną modlitwę. Wiele kobiet prosiło o modlitwę na przykład w intencji czystego zwolnienia, co oczywiście pozwalało, ale tych doświadczeń jest bardzo dużo. Więzienie można by powiedzieć, że jest takim miejscem ludzkiego dramatyzmu, gdzie pojawia się jakby w sposób szczególny właśnie modlitwa, czy moc modlitwy wspólnotowej. W przypadku moim, czy Mary, to była modlitwa właśnie z innymi kobietami, które miały różne trudności i różną przeszłość. Dzień dobry. Mam pytanie o środki, w ogóle takiej zmiany, że parę dzieci upadło, nie wiem,
To jedno pytanie. Drugie pytanie, czy istnieje coś takiego w Kanadzie, w Polsce, bo teraz powstaje w związku z tym, że wkracza do nas ideologia gender, szkoły przyjazne rodzinie. Czy jest coś takiego, że rodzice, tak jak my jeszcze w Polsce, możemy sobie na to pozwolić, o pewne zdecydowanie o tym, czy chcemy, żeby nasze dziecko chodziło na właśnie przygotowanie do życia w rodzinie tego typu rzeczy? Czy w Kanadzie to jest tak mocno, bo szkoły prywatne, ale czy w szkołach publicznych rodzice mają jakikolwiek wpływ na edukację swoich dzieci? I czy coś takiego istnieje jak w Polsce z tą sytuacją dzieci? Dzieci ją to nie wyłamało. Chcę powiedzieć, że poza Panem Bogiem jest to moje ludzkie źródło siły i mocy.
because that dopóki dałem się po prostu stałam mocną kobietą. Chcę spytać o taką rzecz, czy w tym środowisku, który z Pani współpracuje, jest grupa kobiet, matek, które wspierają te panie, które mają zdiagnozowaną ciążę i dziecko z jakąś dysfunkcją i decydują się na urodzenie tego dziecka, ale po prostu są słabe i potrzebują takiego wsparcia. Czy taki system wsparcia dla kobiet ze zdiagnozowaną ciążą nieprawidłowo związą się z tym, nie stworzyliście tam właśnie u siebie? Proszę Państwa, dzieci z zespołem Downa z innymi zespołami się rodzą, ale są rodzice, którzy przyjmują je z otwartym sercem. Dla wszystkich tych rodziców wielkie brawa, bardzo proszę. Nie ma obecnie jakiejś formalnej grupy w ramach tego ruchu Pro-Life, które zajmują się tego typu sprawami. Na przykład mój bratanek, który też ma wadę genetyczną. Obecnie jest przede wszystkim wspierany przez lokalną wspólnotę parafialną i przez grupę wolontariuszy. Więc być może zmieni grupa, ja zatem po prostu za względu na pobyt w więzieniu. Być może nie mam czynienia czy kontaktu z wszystkimi grupami Pro-Life, wysokami. Natomiast nic mi nie wiadomo na temat specyficznej grupy, która zajmuje się właśnie już zdiagnozowanymi chorymi dziećmi. Mam pewną właściwie uradzić. Pierwsze, czy w Kanadzie znana jest podobna forma jak nasza polska, dzieło duchowej adopcji dziecka poczętego? I drugie pytanie, czy chciałabyś nas prosić o coś jako prawo? Largely spread through Fulton Sheen, Archbishop, Delegate Archbishop Fulton Sheen, who recommended that. Tak, jest to metoda jak najbardziej znana, rozpropagowana przez sługę Bożego arcybiskupa Fultona Sheena, który był wielkim właśnie zwolennikiem tego typu działalności na rzecz nienarodzonych. Abyście nie gasili tego ducha, tej gorącej wiary. Orędownikiem był wasz wielki święty. Means to fight against abortion. And what do you think about the different way than the marvelous way you go? What do you encourage? Demonstration and especially public prayers in the street? Ksiądz spytał właśnie o inne środki, które mogą być zastosowane właśnie w walce o życie narodzonej. Mianowicie prosi o pamiętność właśnie dla bardzo znanych form publicznej modlitwy i takiej pokojowej demonstracji solidarności z dziećmi nienarodzonymi. World Youth Day in 1993, I attended for the first time, and the call from our Holy Father was, young people, defend life, do not be afraid to bring the gospel of life into the streets.
And I know many young people in the pro-life movement today who envy it. Right, in a collective, in a broad sense, maybe they entered a cloister, but who were not afraid to take the message. Public demonstration is so important. If you don't see it publicly, we just carry on as usual. Więc jak najbardziej każda nasza działalność musi być zakorzeniona w modlitwie, w szczególności ta działalność, ponieważ to się odbywa właśnie na linii tej wojny przede wszystkim duchowej. Czerpie inspiracji między innymi z homilii Ojca Świętego Jana Pawła II, wygłoszonej w roku głośnym w Colorado w 1993 roku podczas Światowej Dni Młodzieży, gdy wzywał młodych, aby nie lękali się wyjść z Ewangelią życia na ulicę, więc takie właśnie publiczne wyrazy solidarności, obrony nienarodzonych, połączonej właśnie z modlitwą, są zwykłym wypełnieniem właśnie tego testamentu, który nam papież pozostawił, abyśmy wyszli publicznie, potwierdzali naszą wiarę i publicznie również modlili się w intencji nienarodzonej. Dzięki serdeczne. Wszystkim dziękowaliśmy. Ja chciałem podziękować Państwu. Ta sala była licznie wypełniona, ale tak licznie, co prawda nie jestem tu długo, ale nie widziałem. Bardzo dziękuję za to, że tu jesteście i że możemy wspólnie posłuchać tego, co Państwo mieli do powiedzenia. Fabio Dzierżawski jeszcze krótko chciał, tak? Tak. Powiedzieć na zakończenie. To bardzo poprosił. Chciałem powiedzieć, że wizyta w Warszawie kończy się, ale w Polsce się dopiero rozpoczyna. I ponieważ dzięki Razem TV obserwuje nas w internecie cała Polska, to no, chciałem powiedzieć, że szczegóły można znaleźć na stronie Mary Wagner w Polsce. Właśnie Jacek Kotula, główny organizator. Chciałem jeszcze dodać, że była chyba o patronach medialnych i takim głównym patronem medialnym całej wizyty w Polsce jest Polonia Christiana. Dziękuję bardzo. Jeśli ktoś będzie jeszcze chciał się dowiedzieć, co można w tej wojnie cywilizacyjnej zrobić w Polsce, to ja będę w okolicach wyjścia przez pewien czas. Dziękuję bardzo. Poproszę jeszcze księdza Grzegorza Markiewicza, bo nie będziecie Państwo zaskoczeni. Jest po 21 świeżo, więc możemy odśpiewać chyba bardzo jasno wózki, prawda? Bogu niech będą dzięki.